Szanowni Państwo, przyjrzyjmy się teraz uważnie temu, jak można zaznaczać obiekty w trybie edycji. Jest to tryb, w którym mamy troszeczkę więcej możliwości zaznaczania niż w trybie obiektowym. O tym już mówiłem, jest na to osobny poradnik, który znajdziecie gdzieś tam w opisie. Natomiast tutaj wchodzimy do trybu edycji. I teraz, aby można było zaznaczać pojedyncze elementy takiego mesha, to w tym momencie mogę kliknąć na niego lewym klawiszem i zaznaczę na przykład pojedynczy wierzchołek. Jednak mogę zaznaczać również inne elementy, na przykład taki element jak krawędź. W tym momencie zaznaczam krawędź, myślę, że to będzie lepiej widać w trybie siatki, a więc po prostu krawędź, którą klikam, zaznaczam i ona się robi biała. Kolejne krawędzie zaznaczam z shiftem i wtedy krawędzie, które są zaznaczone, zmieniają kolor na pomarańczowy. Natomiast krawędź aktywna w zaznaczeniu będzie farbowana na biało. Tak samo mogę zaznaczać ściany. Ściany po zaznaczeniu robią się takie, że mają białą obwódkę i troszeczkę jaśniejszy kolor, no ale poza tym nic ich nie wyróżnia. I mam po prostu zaznaczone takie obiekty. Oczywiście jak sobie troszeczkę potnę całą tą kostkę za pomocą subdivide, to teraz będzie to nawet trochę lepiej widać. Mogę mieć tryb pracy z wierzchołkami i zaznaczać kolejne wierzchołki bez żadnego problemu. Mogę mieć tryb pracy z krawędziami, więc zaznaczam teraz krawędzie i to jest coś innego niż zaznaczanie wierzchołków. Zauważcie dlaczego. Jeżeli zaznaczę sobie dwie krawędzie, to one nie powodują zaznaczania płaszczyzny pomiędzy nimi. Natomiast jeżeli pracuję w trybie wierzchołków, to one zaznaczają jednocześnie krawędzie, które są pomiędzy wierzchołkami. A więc te dwa wierzchołki mogę zaznaczyć, ale gdy zaznaczam już kolejny wierzchołek i jeszcze kolejny, to powoduje, że zaznacza mi się cała ta ściana. Jest to inaczej, jest to bogaciej niż w przypadku zaznaczenia tylko dwóch krawędzi, tych lub tych. To są dwa różne zaznaczenia, mimo tego, że wierzchołki będą zaznaczone takie same. No i ostatni tryb to jest oczywiście zaznaczanie ścian tutaj. Działają oczywiście wszystkie tryby zaznaczania, o których mówiłem wcześniej w modelu zaznaczenia dla trybu obiektowego, a więc klawisz B będzie zaznaczał obiekty w takim obrysie. Klawisz ze środkową myszką wciśnięty będzie odznaczał. Tak samo będzie z C. C będzie zaznaczało te elementy, które mam po prostu pomalowane myszą. Przy czym tutaj będę mógł sobie to zaznaczenie troszeczkę pozmieniać. Mam Options, mam tutaj Normals. Mogę jeszcze coś innego poklikać. Na przykład, aby były opcje zaznaczania dostępne w tym panelu z narzędziami tutaj, należy wcześniej otworzyć sobie ten panel i wybrać jakieś narzędzie do zaznaczania, na przykład Select Box. W tym momencie mam tutaj te narzędzia, które znam już z poprzednich, że tak powiem, poradników, a więc dodawanie do zaznaczenia, odejmowanie albo robienie różnicy zaznaczeń. To wszystko tutaj jest. Więc te rzeczy są już nam znane, nie będę do nich teraz wracał. Jeżeli ktoś chce, może obejrzeć sobie materiał dotyczący zaznaczania w trybie obiektowym. Ale ponieważ jesteśmy w trybie edycji, to jest tutaj kilka możliwości więcej. Na przykład mogę mieć coś takiego jak checker deselect. Pozwólcie, że zaznaczę może fragment, który związany jest ze ścianami. Kliknę po prostu dwukrotnie tutaj. No niestety to się za dobrze nie udaje. To jest jedna z rzeczy, które mnie tutaj, lekko mówiąc, denerwują. Zaznaczam może coś takiego. I teraz tak, mam zaznaczoną taką krawędź, czy raczej taką linię zbudowaną ze ściany. Mogę teraz zaznaczyć albo odznaczyć ścianę, na przykład co drugą. I do tego celu służy właśnie checker deselect. Więc mogę zrobić coś takiego, że wybieram tą opcję i proszę bardzo, mam co drugi odznaczony. Poza tym, jeżeli rozwinę sobie checker deselect, ten ostatni operator tutaj, to mogę odznaczyć na przykład co trzecią kostkę, albo co czwartą, albo co piątą i tak dalej. Więc jest to dosyć sprytna opcja. Mogę także przeskoczyć niektóre kostki i wtedy na przykład zaznaczone są pierwsza, potem jest jeden przeskok i zaznaczam, odznaczam co drugą. Później jest normalna kostka, która powinna być zaznaczona, jakiś przeskok, też pozostawiam zaznaczenie i odznaczam dopiero kolejną. Mogę także mieć offset, a więc będę je odznaczał z pewnym odstępem, ale to będzie już lepiej widać chyba na obiekcie, który mam zamiar pokazać troszeczkę inaczej. Wyrzućmy może to wszystko, co mamy tutaj. Dodam nową kostkę. Rozciągnę ją i teraz ją przetnę bardzo wieloma takimi ścianami. Klik i teraz mam ściany. OK, teraz tak, zaznaczę jedną ścianę tutaj lewym klawiszem. Teraz z kontrolem i prawym klawiszem zaznaczę tą ścianę. O, niestety nie udało się. Z kontrolem, no niestety to zaznaczanie mi się tutaj nie podoba. W tym trybie nie umiem pracować, przyznaję się bez bicia. Gdybym natomiast miał taki tryb jak ten prawy klik w keymap tutaj, pozwólcie, że to pokażę szybko, to w tym momencie sprawa jest prosta. Naciskam Alt Shift i klikam na krawędź i w tym momencie mam zaznaczone w tym trybie ścian od razu wszystkie ściany. Z tym, że niestety tutaj to znowuż z jakiegoś powodu nie działa. A, już rozumiem czemu. Trzeba kliknąć prawym klawiszem.
przyzwyczaiłem się już niestety do tego lewego. Dobra, więc tak, wybieram sobie dowolną krawędź, na przykład tą, która jest tutaj w pobliżu tej kropeczki i klikam prawym klawiszem. I niestety nie działa. Coś jest nie tak z tymi zaznaczeniami tutaj w Blenderze. Co za pech. No dobra, spróbujmy w takim razie zaznaczyć to normalnie przez Circular Select i cześć. Przywrócę teraz stary keymap. Jak już z nim pracuję, to trudno będę się męczył. Zobaczmy teraz, co można zaznaczyć, jeżeli mam na przykład taką długą serię zaznaczonych ścian. Jeżeli zaznaczę pierwszą z nich z Shiftem, tak żeby była oczywiście aktywna, przyjrzyjmy się jej, to jest ściana zaznaczona, jednak jest ona ścianą aktywną, bo ma taką białą obwódkę, to teraz Checker Deselect odznaczy mi tą ścianę i oczywiście będę widział, jak to działa. Więc biorę sobie Checker Deselect, bam, mam odznaczoną z tymi opcjami, które już wcześniej ustawiłem, więc domyślnie byłoby to tak, że miałbym tutaj 0, offset 0, odznaczony jest co drugi element i co jeden jest przeskok, więc tak naprawdę przeskoku żadnego nie ma. Tutaj to jest minimalna wartość. Jeżeli teraz zrobię sobie przeskok na przykład 3, to będę miał 3 elementy zaznaczone, zanim się jeden z nich odznaczy. Później znowu 3 zaznaczone, zanim odznaczy się jeden i tak dalej. Jeżeli dodatkowo odznaczę co drugi element, znaczy co drugi teraz odznaczam, jak odznaczę co trzeci, to w tym momencie będę miał odznaczonych tutaj 2. Odznaczę to czwarty i teraz zobaczcie, mam zaznaczenie, które zaznacza 3, 3 odznacza, zaznacza 3 i 3 odznacza. Jeżeli nie chciałbym, żeby to było od samego początku, mogę jeszcze dodatkowo wprowadzić offset i w tym momencie mam sytuację taką, że na przykład mam najpierw odznaczone, później zaznaczone, odznaczone, zaznaczone. Do czego to się może przydać? No w tym przypadku akurat do niewielu rzeczy, ale można wykorzystać tego typu tryby zaznaczania po to, żeby wymodelować bardzo ciekawe kształty. Na przykład wyobraźcie sobie, że mam tutaj wstawiony grid. Jest to grid, który ma na przykład 100 podziałów na 100 podziałów. Zresetuję jego położenie przez Alt-G i powiększę go trochę. I teraz w trybie edycji jest to mnóstwo malutkich ścian. Jeżeli teraz zaznaczę sobie jedną z tych ścian w narożniku w ten sposób i wybiorę sobie Checker Deselect, to w tym momencie dostaję taki fajny wzór. No i to jest po prostu zaznaczenie, które idzie w każdą stronę, więc ono się musi jakoś tak ułożyć. Domyślne ustawienia tutaj to byłoby 0 oczywiście, skip 1 i select co drugi, więc dostałbym taką dokładną szachownicę, właśnie dokładnie taką, jaka jest w szachach i stąd właśnie nazwa tej opcji. Jednak jeżeli będę tutaj kombinował z tymi ustawieniami, to otrzymam bardzo ciekawe wzorce, które można wykorzystać do zrobienia różnych dziwnych rzeczy. Na przykład mam zaznaczone coś takiego, teraz wyobraźcie sobie, że na przykład wezmę i coś takiego podniosę do góry. Wciskam G, przesuwam mysz do góry i mam już taką bardzo dziwną powierzchnię, która jest po prostu pofałdowana. Jeden ruch, dosłownie jedno odznaczenie i już mam coś ciekawego. Więc można się w ten sposób bawić. Istnieje tutaj również mnóstwo innych sposobów zaznaczania. Na przykład mogę zaznaczyć jeden z takich klocków, a później, no niestety tutaj to nie chce działać, mogę kliknąć z klawiszem Ctrl i Shift i zaznaczyć pewien obszar od do. Tak to działa. Mam nadzieję, że to będzie również w menu gdzieś, ale na razie tutaj tego nie widzę. Zapewne znajdziemy to za chwilę. Więc jeżeli mam na przykład coś takiego jak aktywny element w zaznaczeniu, klikam Ctrl-Shift z lewym klawiszem, zaznaczam obszar. Mogę pozaznaczać takie obszary po prostu dlatego, że Blender zaznacza mi obszar od do. Jeżeli kliknę na jakiś obiekt i z Shiftem kliknę na jakiś inny, to zaznacza tylko takie obiekty. Nic więcej tu się ciekawego nie dzieje. Jeżeli natomiast kliknę z Ctrlem, to już widzę, że od razu zaznaczam obszar. I teraz to zaznaczanie obszaru nie jest wcale takie konieczne. Mogę na przykład zaznaczyć ten obszar, ale tylko dlatego on się zaznacza, że jest tutaj zaznaczone Fill Region. Jeżeli odznacza taką opcję, to w tym momencie zaznaczana jest trajektoria najkrótsza z możliwych pomiędzy tymi dwoma punktami. Gdyby to na przykład były wierzchołki, zobaczcie, może pokażę to na innym obiekcie, takim troszeczkę bardziej skomplikowanym, i to będzie na przykład Icosphere. Jeżeli mam taką kulkę, którą troszeczkę rozciągnę i potnę, tak żeby miała troszeczkę więcej elementów, no to teraz, weźmy sobie szybko, zmieńmy tryb zaznaczenia na ten na przykład, to teraz jak zaznaczę jeden wierzchołek i wcisnę Ctrl i kliknę gdzie indziej, to w tym momencie zaznaczam najkrótszą możliwą trajektorię pomiędzy tymi wierzchołkami. Jest to bardzo przydatne do zaznaczania jakichś obszarów, które można następnie później ze sobą połączyć. Wtedy obiekt już sam będzie miał ten obszar tutaj zaznaczony. Więc jak mam zaznaczony taki pierścień z wierzchołków, to mogę następnie wybrać z menu Select takie polecenie jak Select Loops i jest tutaj Select Loop Inner Region. W tym momencie zaznaczam również wierzchołki, które znajdują się wewnątrz tego obszaru, który poprzednio zaznaczyłem.
No jest to dosyć ciekawe zaznaczanie, ale wróćmy do tego menu i jedźmy po kolei. Więc w tym menu to wszystko znamy, to znamy, to znamy. Checker Deselect właśnie opowiedziałem. On się przydaje na przykład do robienia kół zębatych. Pozwólcie, że szybko pokażę. Więc wstawię sobie coś takiego jak zwykły cylinder i dam temu cylindrowi na przykład 128 ścianek. Więc będzie on taki dosyć gęsty. Dodatkowo zmienię mu promień, aby to był dosyć spory promień. Niech to będzie na przykład dla równego rachunku 8 metrów. Ok. I teraz tak. Ten plane nie będzie mi potrzebny. Cylinder mogę ustawić w środku układów współrzędnych. I teraz tak. Jeżeli wejdę do trybu edycji, to domyślnie wszystko jest zaznaczone. Zatem mogę przełączyć się do trybu zaznaczania ścian, odznaczyć ścianę górną, odznaczyć klikając z shiftem i lewym klawiszem myszy ścianę dolną. I teraz mam zaznaczone tylko ścianki, które są tutaj dookoła. Jeżeli teraz jedną z tych ścian wybiorę starannie, na przykład tu, na granicy osi X i ją zaznaczę, a później odznaczę, to teraz mogę wybrać sobie polecenie Checker Deselect i mam zaznaczoną co którąś z tych ścianek. Oczywiście mogę sobie tutaj zagęścić te ściany zaznaczone i teraz mogę zrobić coś takiego, że włączę sobie skalowanie, nacisnę po prostu S, a później Shift Z. Jeżeli rozciągnę, to w tym momencie zobaczycie, że powstaje mi dość eleganckie koło zębate. Jest to aż tak proste. Ok, ale to jest tylko dygresja. Teraz te opcje, które tutaj mamy, weźmy sobie jakiś plane, troszeczkę go rozciągnę, podzielimy go tutaj subdividem kilka razy i teraz w trybie edycji co jeszcze? Otóż jest sporo różnych opcji, które działają właśnie w taki magiczny sposób, więc teraz mam na przykład w menu coś takiego jak Select Sharp Edges. Jeżeli chciałbym zaznaczyć teraz Sharp Edges, to będą to krawędzie, które łączą ściany ułożone względem siebie pod pewnym kątem. Więc teraz wybieram takie polecenie, wybieram sobie Select Sharp Edges i jak widać nic ciekawego się tu nie zaznaczyło. Domyślna wartość to jest 30 stopni. I w tym momencie widzę, że zaznaczają się ściany, które są ze sobą w kontakcie i ich kąt jest większy niż 30 stopni. Jeżeli będę teraz tym kątem manipulował i go zwiększał, to będę zaznaczał coraz mniej, ponieważ będzie coraz mniej takich ścian. Zaznaczone są na razie tylko te krawędzie, które są tutaj na górze, dlatego że ich kąt do ścian przylegających to jest 90 stopni. Jeżeli jednak przekroczę ten kąt 90 stopni, to również te ściany się odznaczą i te krawędzie również są odznaczone. Więc jeżeli chciałbym zaznaczyć wszystko, co jest połączone ze sobą i jest to niewielki kąt, to zobaczcie, mogę wybrać sobie ten kąt i on będzie pozwalał mi na zaznaczenie niektórych tylko ścian. W tym przypadku jak wpiszę 2, może wpiszę 3 stopnie, zaznaczone jest wszystko, jak wpiszę 4 stopnie, to już część się odznacza. Więc 3 na przykład i pół stopnia to będzie gdzieś pewnie blisko zaznaczenia tych ścian, które są tutaj gdzieś w tym miejscu. Zaznaczam. O i patrzymy jak to właśnie teraz się zmienia. Tak to wygląda. Więc w ten sposób mogę zaznaczyć całkiem skomplikowane układy, zależnie oczywiście od nachylenia ścian łączących przez te krawędzie, które zaznaczam. Ok, następna opcja. To jest opcja typu Select Similar. I teraz to jest dosyć ciekawe, ponieważ mogę tutaj zaznaczać w inny sposób, niż to było dostępne w trybie obiektowym. Mogę zaznaczać na przykład krawędzie podobne pod względem długości. Jeżeli chciałbym zaznaczyć na przykład wszystkie krawędzie stojące tutaj w tym wcięciu małym, to wystarczy, że zaznaczę tylko jedną, a następnie wybiorę sobie opcję Shift-G i wybiorę Length. W tym momencie zaznaczam wszystkie krawędzie, które miały podobną długość i zobaczcie, że było ich całkiem sporo. Ale jeżeli wybiorę te najdłuższe krawędzie tutaj, to przypuszczam, że już żadna inna oprócz tych długich się nie zaznaczy. Shift-G, Length. I proszę bardzo, mam zaznaczone tylko te krawędzie, które są tutaj na dole. Włączę teraz widok siatki, aby było widać dokładnie, co się pozaznaczało. Oprócz tego istnieje również parę innych opcji, na przykład jest to coś jak Direction. Jeżeli chciałbym zaznaczyć jakąś krawędź i wybrać wszystkie krawędzie, które mają podobny kierunek, czyli właśnie Direction, to zaznaczam to w ten sposób, że wybieram Shift-G, wciskam Direction i widzę, że to są te krawędzie, które skierowane są dokładnie w tą samą stronę. Ich kąt po prostu ustawienia w scenie jest taki sam. Jeszcze inna opcja, zaznaczmy sobie na przykład taką krawędź, wybiorę Shift-G i teraz mam takie coś jak Amount of Faces Around the Edge. Czyli jest to opcja, którą być może fajniej byłoby pokazać na przykładzie ikosfery. Weźmy ją tutaj. Teraz w trybie edycji mogę którąś z tych ścian dokładniej troszeczkę pociąć. Weźmy może, zaznaczmy sobie ten wierzchołek, Ctrl-Shift-B i zróbmy, żeby tutaj było tych ścian troszeczkę więcej. I teraz jeszcze I.
zrobimy to w ten sposób. Teraz popatrzmy, jaka jest tutaj geometria. Przypuszczam, że ta geometria jeszcze jest troszeczkę za prosta. Więc tak, są wierzchołki, takie jak ten, które łączą się z 6 krawędziami i z 6 różnymi ścianami. Ten wierzchołek natomiast łączy się tylko z 4 krawędziami i przy okazji z 4 ścianami. Ten, który jest tutaj, ma dokładnie to samo. 4 krawędzie, 4 ściany, ale ten, który jest w tym miejscu, łączy się tylko z 3 krawędziami i 3 ścianami. Więc mogę teraz wykorzystać tą informację i wybrać sobie Shift-G i zobaczcie, że to menu wygląda zupełnie inaczej. Shift-G ma tutaj mniej opcji, ale mogę wybrać sobie tutaj liczbę sąsiednich ścian, a więc zaznaczę wszystkie wierzchołki, które mają 3 ściany w swoim sąsiedztwie. Pach. Proszę bardzo, to są te wierzchołki tutaj w obwodzie. Jeżeli wybiorę na przykład taki wierzchołek i wybiorę te sąsiednie ściany, to bam, mam zaznaczony taki pierścień, ponieważ tutaj były wierzchołki, które miały taką samą ilość sąsiadujących ścian. W tym przypadku, jak wybiorę na przykład taki, zaznaczają mi się tylko te wierzchołki, które rzeczywiście miały taką liczbę zaznaczonych sąsiadujących ścian. Z jakiegoś powodu nie zaznaczyły się tutaj wszystkie, chociaż w zasadzie większość powinna spełniać ten warunek, no ale widzę, że może tutaj też działać jakiś błąd. Mam także tutaj coś takiego jak threshold, jest tutaj amount of adjacent, więc jest porównywany i ma być dokładnie równy temu, co zaznaczam, ale można wybrać sobie na przykład większy lub mniejszy. W tym momencie nic nie zaznaczyłem, a mogę też wybrać na przykład mniejszy i zaznaczę, że zaznaczyłem wierzchołki, które miały tych ścian troszeczkę mniej. Gdybym miał to sprawdzić, to tak, popatrzmy, tutaj jest 6 krawędzi, a tutaj jest 5, więc rzeczywiście to wszystko działało prawidłowo, tylko ja po prostu tego nie widziałem wcześniej. Wróćmy jednak do trybu zaznaczania ścian i zobaczmy, co tam jeszcze jest. Na przykład jak zaznaczę taką ścianę, to mogę zaznaczyć coś takiego jak na przykład ściany z podobnym materiałem, ściany z podobną powierzchnią, więc to są na przykład takie. Tutaj mam też pewien taki sposób jakby niedopasowania. Jeżeli dam bardzo ostro, czyli 0, to znaczy, że będę musiał szukać ścian o idealnie dokładnie takiej samej powierzchni. Możemy sprawdzić, czy te trójkąty mają dokładnie taką samą powierzchnię wszędzie, więc wybieram ra i jak widzimy, wszędzie się pozaznaczało, w co tak za bardzo. Aha, rozumiem. Zaznaczam wszystkie ściany, które są mniejsze od tej. Jeżeli wybiorę sobie equal, w tym momencie szukam tylko takich, które mają dokładnie taką samą powierzchnię. Jak się okazuje, takich jest niewiele. Ciekawa rzecz, te trójkąty nie są identyczne. W związku z tym nie byłaby to bryła foremna. Bardzo interesujące wnioski można znaleźć, zaznaczając takie ściany. Tak samo tutaj. Ok, oprócz takich rzeczy, mogę również wybrać sobie ściany, które mają taką samą ilość wielokątów, czyli są wielokątami o takiej samej, jakby o takiej samej ilości ścian, więc tutaj zaznaczę większość w tym momencie. Ale jeżeli wybiorę sobie czworokąt, to będę zaznaczał w tym momencie tylko czworokąty. A jak wybiorę ten pięciokąt, czy tam sześciokąt ze środka, to pewnie nic nie zaznaczę, ponieważ tam jest tylko jeden taki obiekt. Tak to działa. Jeszcze inne opcje, które można stąd wybrać, to mam coś takiego jak perimeter. To jest w tym momencie kierunek zwrotu tej ściany, tak mi się wydaje. To nie jest jej normalna, na przykład nie, nie jest. Spróbujmy zrobić to na tym obiekcie. Weźmy sobie na przykład coś takiego jak tutaj. I teraz weźmy sobie otoczenie albo obszar. I jak widzę, zaznaczyłem obszar, który jest w jakiś sposób podobny do tej ściany. I tutaj mogę również zwiększyć trochę threshold, aby zaznaczyć otoczenie. To się przydaje. Mogę także wybrać jeszcze inną rzecz, więc zobaczmy. Shift-G. Mogę wybrać sobie wszystkie ściany, które mają taką samą normalną. Normalna jest to taki ukryty wektor, który można sobie włączyć gdzieś tutaj w ustawieniach, w overlayach. Normalne włączamy, przewijając to menu, ponieważ ono jest dosyć spore i tutaj mam coś takiego jak normals i można włączyć sobie wektory normalne do ścian. To są takie kierunki ściany. W tym momencie te ściany zwrócone są na zewnątrz, czyli wszystko jest w porządku i te kierunki, które są identyczne, pozwalają mi wybrać ściany do zaznaczenia w tym trybie. Pozwólcie, że teraz wyłączę ten overlay. Co jeszcze? Mogę jeszcze próbować zaznaczyć ściany, które są koplanarne. To są ściany, które są ustawione na tej samej powierzchni. Na przykład gdybym tutaj miał tych ścian kilka i zaznaczę jedną z nich, to teraz jeżeli wybiorę sobie koplanar, to zaznaczam wszystkie, które są dokładnie na tej samej płaszczyźnie. One powinny być również na tym samym obszarze, czyli powinny być w jakiś sposób ze sobą połączone. Osobne ściany gdzieś tam leżące być może już by się nie zaznaczały. Następna opcja, którą mam w tym menu, Flat Smooth, to są opcje, które pozwalają zaznaczyć wszystko, co jest wygładzone lub nie jest wygładzone. I teraz to wygładzenie tutaj, to jest opcja, którą włączam na przykład za pomocą Shade Smooth, Shade Flat. W tym momencie domyślnie jest flat, więc mogę zaznaczyć sobie na przykład część takich ścian i zaznaczyć je jako smooth. Weźmy sobie Shade Smooth, wybierzmy. One wyglądają troszkę inaczej, jak widzicie.
pojawia się takie wygładzenie, które zaciera krawędzie pomiędzy ścianami. No i teraz, jeżeli chciałbym zaznaczyć ściany, które będą flat lub smooth, to zaznaczam jedną i teraz wybieram sobie Shift G i zaznaczam flat lub smooth. I zaznaczyłem w tym momencie takie same, jak ta ściana, która tutaj była. Czyli w tym momencie są to ściany smooth. Jakbym chciał zaznaczyć flat, zaznaczam teraz i mam wszystkie flat. Jak widać, od spodu tutaj też są flat. Kilka z nich po prostu takie zostało. Teraz ustawię wszystko jako smooth. Jeżeli teraz zaznaczę, to będzie oczywiście zaznaczało wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i jak zwykle do zobaczenia. Udanych renderów. Trzymajcie się.